słuchajcie, do wyboru dronowej miejscówki trzeba naprawdę mieć trochę serca i rękę. A musiałem odjechać 30 km, 24 może, 30 minut z miejsca, gdzie mamy warsztaty plenerowe czy spotkanie integracyjne nasze, żeby móc polatać. Ale znalazłem mega miejscówkę, zaraz wam pokażę. Ja nigdy tutaj nie byłem, ale wygląda na to, że tu jest bardzo kozacko. Oglądałem tylko materiały z FPV. Wygląda to póki co fajnie. Mam nadzieję, że zaraz nam się otworzy przestrzeń, bo idziemy przez las. Żeby tutaj przyjechać i polatać, wstaliśmy dzisiaj o 5. Leonek mi bardzo dzielnie towarzyszy podczas tego wyjazdu. Super. Przygotowałem się już wczoraj, ale wiedziałem, że tutaj trzeba przyjechać, jak jest najniżej światło, jak się da. I tak trochę czasu straciliśmy po drodze, ale jest okej. Okay. Światło jest super. Jak jest? Fajnie? Tak dalej. Elegancko to jest. Pierwszy lot zrobiony, lata się tutaj świetnie, oczywiście ta woda mnie delikatnie stresuje i nowe okoliczności, ale jest okej. Okay. Jeszcze czekam na słońce, niech trochę wyjdzie, może odpalę najpierw Mavica, a co jakieś 20 minut będzie lepiej oświetlona ta dolinka tutaj, powinno być też ciekawie, nie? Drugi lot za mną i było już bardziej kozacko. Słońce jest trochę wyżej, jest jaśniej, lepiej widać i też latałem dużo odważniej. Cieszę się, to jeszcze nie jest to, co mógłbym tutaj zrobić, ale dopiero się wdrażam i też nie chciałem stracić tych wszystkich ujęć. A jest naprawdę spoko. Chyba zamienię kartę pamięci i polatam jeszcze odważniej, na wypadek gdybym zgubił, nie?
Polecę jeszcze raz i wystarczy. Muszę się zwijać, żeby swoją kafeterę oddać, swoją miejscówkę. Może znajdę jeszcze coś ciekawego tutaj, ale nad rzeką widzę, że jest największy potencjał. No ale też chciałbym się spotkać z chłopakami. Słuchajcie, jedno z lepszych lotów, jakie ostatnio robiłem, chociaż robiłem dużo dobrych lotów, ale te były osobliwe, bo wiadomo, nad wodą sporo się może wydarzyć, zasięg, światło i tak dalej, ale było naprawdę świetnie. Bardzo mi się podobała ta miejscówka, jedno z ciekawszych lotów oczywiście i zdecydowanie polecam. Pozdrawiam Was, widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Trzymajcie się, pa! Dlaczego Mareczek jest taki niegrzeczny? Kto był taki niegrzeczny? Jak Mareczek wygląda? No niedobry chłopczyk, proszę. Żyje. O, tylko bez jednego śmigiełka żyje. Panowie, proszę, proszę spojrzeć. Jest! A spróbuj takie kraty, Marcin, zwolnić w połowie lotu. Ja zwalniam w połowie lotu. No, ja zaraz mogę wjeżdżać. Powoli kraty. Dobry, lecieć. Ładno. Ale na gazie to robisz też. Tak, na gazie to robisz. Marcin się nas uczył, że należy zwolnić. Troszkę nie wyszło teraz.